Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No gościu, ja słyszałem, że ty kosę chcesz wygrać. Zapraszam cię oczywiście do wzięcia udziału w konkursie na Case Hugu, na tutaj jedną kosę, tutaj drugą kosę. Linki oczywiście masz w przypiętym komentarzu i na skinsforfree.pl. Witam bardzo serdecznie, na naszym kochanym Case Hugu się znajdujemy. Odbiorę sobie skrzynkę, bo wbiłem sobie dosyć duży level. Mamy tutaj skrzynkę, którą oczywiście możemy odbierać sobie no, co 24 godziny za free. Wszystkie te skrzynki codziennie możemy co 24 godziny za free sobie odbierać, więc opłaca się wbijać level, stary. Ja mam 93, więc już naprawdę lecimy mocno. Mamy również bardzo solidny tutaj cashback, którego nie wypłacam. Zbieramy sobie, tak? Zbieramy i zobaczymy, ile go oczywiście uda nam się zebrać. Zaczynamy oczywiście z jakąś tutaj bitwą. Coś sobie pan prowadzący naklikał. 5000 zł. Piękny comeback w ostatnim odcinku. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Oczywiście konkursik na skina. Ale przed tym jeszcze tutaj mogliście zobaczyć, że oczywiście dostałem diamenty, bo za każde oczywiście wydane tutaj 4 zł dostajecie chyba 100 takich diamentów. Więc możecie jak najbardziej otwierać sobie skrzynki z takiej opcji skorzystać i... No powiem tak, 1500 na minus... Szczerze? Ja cię pierdolę! Co to spadło? Co to spadło, stary? Powiem tak! Najlepszy? Najlepszy! Mój drop na Case Hugu. Rękawice za 18 koła ze skrzynki Gloves. 640 zł ta skrzynka kosztowała. Powiem tak, to co się wydarzyło teraz, nie wiem czy się jeszcze kiedyś powtórzy, ale chcę zobaczyć, jaka była na to szansa, stary, że z takiej skrzynki idzie dostać takiego skina. Gdzie jest ta skrzynka z rękawicami? Ja ją tutaj muszę znaleźć. Najlepszy drop ze skrzynki, stary. No nie ma tutaj droższych rękawic z tego co widzę. Jest to najlepsza po prostu skórka w tej skrzyni, na którą było 0,004%. 0,004%. Czy ty to, stary, rozumiesz? No nie ma po prostu nic lepszego, więc fantastyczne zaczęcie. Jak oczywiście chcesz wziąć udział w konkursie na skina, subzonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście napisz, oczywiście dołącz na Discorda, tam również masz konkursy, no i oczywiście użyj kodu CROXY na Case Hugu. Jak oczywiście chcesz doładować sobie, klikasz na przykład bliki i wpisujesz tutaj kodzik CROXY, który daje ci 10% więcej do każdej wpłaty. Kodu możesz oczywiście używać do woli, no i oczywiście dwie skrzynki na start za free, więc polecam serdecznie z tego skorzystać. Mamy dzisiaj no, taki budżet, którego po prostu no, nie da się dzisiaj stracić, więc no fantastycznie zaczynamy, ale jakby to bot trafił, to ja bym się popłakał, stary. Case Hug wynagrodził mi dzisiaj dosłownie wszystkie ostatnie odcinki, które byłem tak ładowany przez te wszystkie boty, tak walczyłem o życie w tych odcinkach, żeby coś takiego dostać. No naprawdę opłacało się, opłacało się. Wrzucamy bota do tej bitwy. Jest to bitwa za 11,5 koła. No nie chcę was też tutaj rozpieszczać takimi drogimi bitwami, więc to będzie taka droższa bitwa teraz i potem no, trzeba przystopować trochę, bo pamiętaj, że najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o otwieranie skrzynek, to trzeba wiedzieć, kiedy przestać, tak? Zobacz, teraz mi tak dało, więc no normalny człowiek powinien odpuścić, stary, i wiesz, i być za robasem. No ale ja nie jestem normalny i przede wszystkim ja tutaj dostarczam widzowi kontentu, tak? Więc, no, że tak powiem, moim kosztem możecie sobie zobaczyć, jak czasem tracę pieniądze. Dla was to pewnie super rozrywka, no dla mnie niekoniecznie, szczególnie, że teraz 2500 zł. No taki skromny Ursus ze skrzynki za 300 zł. Ta skrzynka, no przysięgam, to jest moja Nemezis po prostu. Patrz, nie, to jest XD, to jest XD po prostu. Nie wierzę. To się nie da do tego wrócić, mimo iż stary, tam jest skrzynka za kafla. Znowu skrzynka za kafla, za 1800, za 1900, to jest nierealne, stary, my mamy 7000 straty. Nie wiem, ta skrzynka zrobiła takiego diffa, dwa razy, przede wszystkim dwa razy, że no to już jest, o no. Patrz to, ale nas bot ładuje, patrz, to jest 10000 straty. Nie, no to jest żart. Z 10 tysięcy straty stają na moim koncie. Ja w to nie wierzę, no naprawdę, no gdybym nie trafił tych rękawic, to bym się popłakał w tym momencie, widząc, że mam 10 tysięcy złotych straty. No jest Falcon, jakiś Gamma Doppler, no co z tego, to jest 1800 złotych. To nam nic nie zmienia, stary. Dalej mamy, no, z 9 tysięcy straty. Przewagi chciałem, no. No i tutaj już 10 tysięcy, tak? No tutaj może mi spadać The Good Lace, 2700, no ale co z tego, jak ja tylko tutaj botowi ładuję, że tak powiem, wartość jego eku. No i Vulcan w ostatniej skrzyni i... Ja nie mogę, 26 koła.
Nie no, ewidentnie trzeba przystopować, stary, bo ja zaraz się wyzeruję, a ja nie chcę bardzo stracić tego, co dzisiaj udało mi się zyskać jakąś głupią decyzją, tak? Chinatown. 10 takich? No i dorzućmy jedną in love na koniec. No i tego Case Hoga, no dobra, 7500. No wiem, że miał już jakiś długich bitew. Nie musisz tam mi pultać się w komentarzu, że nie dotrzymuję powiedzianego słowa, tak? Ciesz się po prostu, że tutaj odkleja mnie trochę, tak? Ciesz się z tego. Zobacz, Kałach, 83 zł. Leci kolejna scena. Chinatown za 400 zł. No mamy ich trochę w tej bitwie, więc zobaczmy. No dokładnie 10. 10 strzech Chinatown. Tego in love. 1000 zł. No powiem tak, bardzo ładnie. No ale ten Falchion nas podgoni. 700 zł. No właśnie, co tu się dzieje? Poproszę teraz może dla mnie jakiegoś tutaj Karambita Lore. No ja tutaj, wiesz, nic nie sugeruję, ale fajnie by było. Fajnie by było. Mamy tą MK 230, no ale MK Player tu no tutaj troszkę droższa mimo wszystko. I już niestety strata w tym momencie 200 zł. Więc trzeba zaraz tutaj... Nie no... Stary XD, no ja po prostu nie wierzę. Ja się popłaczę zaraz. 6 koła straty. Zobaczmy, no teraz dwie ostatnie szynie. No jeżeli ten Case Hog zrzuci nam jakiegoś Gangnira albo... O kurwa.